Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co gdyby połączyć świat streetwearu ze światem technologii, to nie musicie już się nad tym dłużej głowić, albowiem Asus w ostatnim czasie zaprezentował swoją najnowszą kolaborację z japońską marką odzieżową A Bathing Ape. Dzieckiem tej współpracy został zmodyfikowany Vivobook S15 OLED, no ale co właściwie ma do zaoferowania? O tym wspólnie przekonamy się już za chwilę. Zacznijmy jednak od kartonu, bo już w tym miejscu relacja z Bape jest wyraźnie zaznaczona. Zależnie od wybranej wersji kolorystycznej, czarny laptop trafia do nas w oprawie zielono-brązowej, natomiast model srebrny ubrano w pudełko niebieskie. Po otwarciu na wierzchu mamy oczywiście samo urządzenie, jednak do niego przejdziemy za chwilę, bo kryje się tu jeszcze kilka ciekawych gadżetów. Jednym z nich jest kolekcjonerska figurka małpki Milo, maskotki marki Bape, z miniaturowym laptopem Asusa w łapkach, która na pewno będzie świetnie prezentować się postawiona gdzieś na biurku, obok tego laptopa, tudzież gdzieś na półce. Dalej mamy niezbędne dokumenty, dwa komplety naklejek, z czego jeden do kustomizacji klawiatury, 90-watowy zasilacz, a także bezprzewodową myszkę z wymiennymi wzorzystymi nakładkami. Nie będę się na niej jakoś długo skupiał, bo w końcu nie o niej jest materiał, natomiast myślę, że jest to bardzo fajny i na pewno użyteczny dla niej jednej osoby dodatek. Mamy tutaj bowiem podwójną łączność na 2,4G i Bluetootha, zasilanie przez pojedynczą baterię AA i kompaktową, wygodną w transporcie konstrukcję, a więc jest to całkiem niezły kompan do noszenia ze sobą na co dzień. A w czym ją przenosić? No oczywiście w obecnej w zestawie specjalnej torbie z przegródkami na laptopa i wszystkie dodatkowe akcesoria, utrzymanej w tym samym motywie co reszta zestawu. Charakterystyczny wzór pojawił się również na samym sprzęcie, zdobiąc nam klapę ekranu z zewnątrz oraz płytkę dotykową w środku. Nie są to jednak jedyne oznaki kolaboracji, albowiem logo Bape umiejscowiono również w prawym narożniku przy klawiaturze oraz na spodzie, nieopodal wylotów powietrza. Muszę przyznać, w designie tego sprzętu ja zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Uważam, że zwłaszcza w wersji srebrnej wprost genialnie udało połączyć się ten, no, nieco chaotyczny i ekstrawagancki motyw z minimalistycznym korpusem urządzenia, który w zależności od padającego światła delikatnie połyskuje. Zdecydowanie jest to konstrukcja, która wyróżnia się z tłumu i przyciąga spojrzenia, natomiast jeszcze mocniej przyciąga odciski palców, które już na jasnej obudowie są zauważalne, a co dopiero w wariancie czarnym, który palcuje się niemal od patrzenia, a każdy odcisk palca jest na nim 10 razy bardziej widoczny. Także jeśli jesteście na tym punkcie, tak jak ja, dość mocno przewrażliwieni, zdecydowanie na waszym miejscu wybrałbym model srebrny, na którym przy okazji nie będzie aż tak mocno odznaczał się kurz. Obudowa to oczywiście w większości aluminium, solidne, twarde, a zarazem zaskakująco lekkie, z wagą na poziomie 1,6 kg. Lekkie odgięcia występują tylko w przypadku klapy ekranu, jednak mocne zawiasy zwarcie wszystko trzymają. Na tyle zwarcie, że laptopa nie jesteśmy w stanie otworzyć jedną ręką, a szkoda, bo w tym segmencie jest to bardzo miła rzecz. Przyczepności na biurku natomiast zdecydowanie mu nie brakuje, bo gumowane nóżki od spodu niemalże przyklejają całość do blatu. Ze złącz do dyspozycji otrzymaliśmy dwa porty USB typu A, do tego HDMI 1.4, combo jack na słuchawki z mikrofonem oraz pojedynczy Thunderbolt 4 z obsługą Power Delivery i możliwością podpięcia zewnętrznego wyświetlacza. Trochę szkoda, że to jedyne USB-C, jakie tu znajdziemy, zdecydowanie mile widziałbym tu co najmniej jeszcze jeden taki port, niekoniecznie w standardzie Thunderbolt, wystarczyłoby tu zwykłe USB-C 3.2, aczkolwiek właśnie ten standard Thunderbolt 4 otwiera nam bardzo duże możliwości w stosowaniu różnych stacji do, które poniekąd tą skromną gamę złącz będą w stanie rozszerzyć. Klawiatura jest przyjemna, klawisze posiadają wysoki, wyrazisty skok, mamy też białe podświetlenie do pracy po ciemku, no i bardzo fajnym elementem jest wydzielone pole numeryczne z boku, które docenią szczególnie osoby pracujące na przykład w arkuszach, tudzież programiści. Gładzik również jest bardzo dobry, zapewnia sporą przestrzeń roboczą, precyzyjną pracę, no i oczywiście współpracuje ze wszystkimi Windowsowymi gestami, które zwiększają naszą produktywność. W przycisku zasilania z kolei zaszyto czytnik linii papilarnych do logowania się w ułamku sekundy i faktycznie działa to bardzo sprawnie, niezawodnie i nawet gdy miałem lekko spocony palec, bez problemu byłem w stanie dostać się do systemu. Przechodząc do segmentu multimedialnego, za dźwięk w Vivobooku S15 odpowiada Harman Kardon, a więc głośniki grają donośnie, bardzo donośnie, ale przy tym całkiem czysto. Do oglądania filmów są naprawdę przyjemne, serwując nam nawet trochę niższych, można powiedzieć basowych tonów, dzięki czemu kwestie bohaterów czy też lektor nie są aż takie płaskie. Słuchanie muzyki też sporadycznie ujdzie, natomiast osobiście na więcej niż dwa kawałki wolałbym już założyć jakieś słuchawki, bo w końcu jest to tylko laptop.
Mikrofony dźwięk zbierają bardzo czysto, żaden mój rozmówca nie miał problemu ze zrozumieniem tego, co mówię, nawet gdy od laptopa stałem oddalony o kilka dobrych kroków. No i tak samo kamerka, Full HD, 30 klatek na sekundę, wbudowany fizyczny filtr prywatyzujący, tak więc naprawdę do jakiejś wideokonferencji czy spotkań jest to całkiem solidny zestaw. Bardzo solidna jest również matryca. OLED w nazwie nie wzięło się przecież znikąd, albowiem Vivobook S15 wyposażony jest w naprawdę genialny 15-calowy panel Asus Lumina OLED ze świetnym pokryciem i odwzorowaniem barw, ale przede wszystkim fantastyczną czernią. Rozdzielczość 2880x1620 pikseli zapewnia nam bardzo wysoką ostrość obrazu. Proporcje 16:9 idealnie nadają się do konsumpcji multimediów. Z kolei 120 Hz odświeżania i super niski czas reakcji na poziomie 0,2 milisekundy sprawiają, że kursor płynie po pulpicie niczym masełko na rozgrzanej patelni. Do tego 100% pokrycia palety DCI-P3, wsparcie dla HDR-u, kontrast 1:1 i jasność aż 600 nitów sprawiają, że jest to wprost idealny monitor do oglądania wszelkiego rodzaju filmów, ale też na przykład obróbki fotografii, gdzie precyzja w reprodukcji kolorów jest niesamowicie ważna. Z minusów jest to ekran błyszczący, tak więc pracy na nim, zwłaszcza w słoneczny dzień na zewnątrz, towarzyszyć będą wszechobecne refleksy, które o właśnie, nawet teraz widać od lampy, która tutaj stoi. Dużo lepiej jest wewnątrz, aczkolwiek jeśli się przyjrzymy, to wciąż z łatwością możemy korzystać z niego jako z lusterka, zwłaszcza wyświetlając jakieś ciemne treści. W nocy z kolei korzystając z podświetlanej klawiatury i ona będzie w nim widoczna. Jest to po prostu coś nie do przeskoczenia, ale z drugiej strony to właśnie taka konstrukcja matrycy pozwala na dużo lepsze i wierniejsze odwzorowanie barw. W kontekście baterii Vivobook S15 OLED wypada naprawdę dobrze, zapewniając nam około 7 godzin ciągłego odtwarzania wideo w 4K lub nawet 12 godzin lekkiej pracy biurowej. Jak na laptopa z Windowsem są to naprawdę przyjemne wyniki, a w razie gdyby jednak zabrakło Wam energii, dołączona 90W kostka akumulator uzupełni w niewiele ponad godzinkę. Do tego dochodzi nam jeszcze oczywiście wspomniana wcześniej obsługa Power Delivery, a więc możliwość ładowania go praktycznie każdą ładowarką od telefonu, co oczywiście trochę potrwa, ale ostatecznie zaoszczędzi nam całkiem sporo miejsca w torbie czy plecaku. No dobrze, całość z zewnątrz prezentuje się naprawdę świetnie, a co z wnętrzem, zapytacie? Pod kątem bebechów S15 OLED zdecydowanie nie odstaje od konkurencji w tej klasie. i9 13900H, 16 GB RAMu DDR5 i 1 TB bardzo szybkiego dysku SSD na dane. Grafika natomiast jest zintegrowana, więc granie, o ile w ogóle wchodzi w grę, nie gwarantuje wcale wyśmienitych rezultatów. I tak w CSGO, aby uzyskać grywalną płynność bez zacięć, z ustawieniami trzeba zejść niemalże do najniższego poziomu, no ale mimo wszystko kilka fragów da się na tym sprzęcie wyciągnąć. Także w bardzo sporadycznym gamingu Vivobook S15 też się odnajdzie. Warto jednak dodać, że zintegrowana grafika oznacza, że jej pamięć jest współdzielona z procesorem, czyli praktycznie cały czas połowa RAMu będzie zajęta właśnie przez GPU, pozostawiając nam jedynie 8 z 16 GB na pozostałe aplikacje. Bardzo dobrze widać to w menedżerze zadań. Aktualnie nie mam uruchomionej ani jednej innej aplikacji na komputerze i idealnie 50% RAMu jest wykorzystywane właśnie przez GPU. Teoretycznie mamy tutaj port Thunderbolt, a więc wchodzi w grę jeszcze coś takiego jak eGPU, czyli desktopowe karty graficzne podpinane tutaj jednym przewodem. Natomiast na ile by to działało i jak by to działało, no do tego byłyby potrzebne jeszcze dodatkowe testy, a niestety nie bardzo mam jak je przeprowadzić. Nieco lepiej niż w grach, Vivobook S15 radzi sobie w drobnej, lekkiej pracy kreatywnej, gdzie obróbka zdjęć w Lightroomie czy Photoshopie szła gładko i bez większych zacięć, ale już montaż filmów 4K z wieloma elementami na timeline sprawił, że laptop złapał zadyszkę, nie wspominając o ciągnącym się wieki renderze, praktycznie 3 razy przekraczającym długość renderowanego materiału. Ogólnie rzecz biorąc, podczas takiego codziennego, nazwijmy to standardowego korzystania, czy to do pracy w dokumentach, na arkuszach, przeglądania internetu, konsumpcji filmów, czy wreszcie nauki, będzie to sprzęt niezawodny, natomiast bardziej obciążające zadania, szczególnie te wymagające potężnej mocy obliczeniowej GPU, no z nimi będzie już sobie radził znacznie gorzej.
Pod kątem kultury pracy i temperatur jest za to naprawdę wzorowo. Przy lekkiej pracy biurowej w ogóle nie jesteśmy w stanie usłyszeć wentylatora, bo po prostu jest on wyłączony, laptop chłodzi się pasywnie. Z kolei nawet przy jego maksymalnej prędkości dźwięk nam nie dokucza. Niemniej w sytuacji, w których będzie pracował on na pełnych obrotach, jest stosunkowo mało, więc tym bardziej tym aspektem nie zawracałbym sobie zbytnio głowy. No i na koniec cena. Zazwyczaj w przypadku produktów ze świata streetwearu nie jest ona mała, zwłaszcza w przypadku jakiejś kolaboracji, a tutaj niemałe zaskoczenie. Vivobook S15 OLED Bape Edition w sklepie TechLord wyceniony został na 5999 zł. Czy to dużo? Według mnie, patrząc na ilość akcesoriów, akcentów nawiązujących do marki, bezprzewodowej myszki w zestawie, czy figurek, genialnego ekranu OLED i dziewiątki na pokładzie, no po prostu jest to cena, która jak najbardziej się broni, zwłaszcza, że pewnie całkiem sporo osób zainteresuje się tym sprzętem w celach kolekcjonerskich, a więc też zbyt tani być nie może, żeby prezentować pewnego rodzaju prestiż z jego posiadania. Linka do obu kolorystyk jak zawsze znajdziecie w opisie, także jeśli jesteście zainteresowani zakupem, to tam Was zapraszam. A tymczasem zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i widzimy się w kolejnym materiale. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i cześć!